Witam serdecznie u Białego na warsztacie. Dzisiaj taki krótki filmik chciałbym omówić odnośnie jakości części, omówić napinacze w serii silników tych z Valvetronikiem i bez Valvetronika, tych N42, N46, podejrzewam, że N47 i pochodne mają podobne napinacze rozrządu. I tu akurat mam chyba praktycznie wszystkie, które są do kupienia, albo przynajmniej większość, mam trzy napinacze i tak, zaczynamy od starego, to jest stary typ, czyli ponoć przed 2007 rokiem były jakieś wadliwe te napinacze, on ma dużo większą dziurkę, jest krótszy, ma krótsze tłoczysko i generalnie były ponoć wadliwe i były problemy z rozrządami przez te stare napinacze, czyli jeżeli był kiedykolwiek w jakimś aucie jakiś mały przebieg niewymieniany ten napinacz, koniecznie go trzeba wymienić, bo są wadliwe i może to generować kłopoty, przeskoczenie czy uszkodzenie rozrządu. Ten napinacz tu sprawdzałem, on oczywiście ja go wyjąłem z silnika, który chodził jeszcze, ale łańcuch już latał strasznie i ten napinacz bardzo lekko chodzi, on chodzi no słabo. Praca tego tłoczka jest bardzo, można go leciutko palcem wcisnąć. Drugi napinacz, jest to zamiennik kosztujący pewnie coś w granicach tam 100 czy 120 zł, no jakieś tam 100 kilkadziesiąt złotych prawdopodobnie, albo może i mniej, zależy gdzie kupicie. Jest to zamiennik, który zakładałem do jakiegoś auta i te napinacze chodzą, są niedrogie, ale tak jak kiedyś pokazywałem na filmiku, słaba jakość wykonania. Ta powierzchnia tutaj to jest tak jakby wyżnięta na jakiejś, nie wiem, frezarce tępej. Słabej jakości jest to tłoczysko. Tu jest jakiś zerżnięty, zeszlifowany numer lub nazwa jakiegoś tam producenta, bo pewnie puszczają to w różnych pudełkach, tylko przepakowywują. Ale ten napinacz jako tako się sprawuje. Można go sobie włożyć. Nie powinno to generować kłopotów. Najwyżej go po prostu częściej wymienić. Sprawdzić, czy nic się nie wydarzy. No ale jednak jak to zamienniki, nie ufać do końca. Oczywiście ten napinacz ma dużo mniejszą dziurkę niż ten wadliwy, bo ten ma taką ogromną dziurkę tutaj. Tych dziurek jest dwie. W tym też jest dwie. I ten napinacz jest jakby jego praca. Zauważyłem, że nie do końca to tłoczysko wchodzi. Czyli on jakby nie pracował w pełnym zakresie. I teraz ostatni oryginał BMW. Koszt poniżej 300 zł. Tu mamy pudełeczko. I tak. Widzę tak. Fajnie jest to wykonane, czyli tutaj jednak cena niesie za sobą jakość. To tłoczysko jest fajnie obrobione, jakość tego napinacza, tych elementów jest fajna. Tu troszeczkę inaczej jest rozwiązana ta dziurka od napinania, od zasilania olejem. Jest tak jakby bardziej w tym stożku, tu jest bardziej poniżej. No i co? I ten napinacz też jest jeszcze dłuższy od tego pośredniego, czyli delikatnie, minimalnie jak porównamy. Od tutaj powierzchni nie jest to dużo, może ja go prosto położę, ale jest to kilka milimetrów, nie wiem, ze 3-4 mm to jest na pewno dłuższy i on pracuje, tu nawet ciężko by mi jest wcisnąć, o palcem go nie wcisnę jednym i ten napinacz chodzi w całym zakresie. A tak to wygląda wymiarowo. Suchmiarka byle jaka, ale no tu myślę, że jest 7-8 mm dłuższy ten zamiennik i jeżeli chodzi o oryginał od tego zamiennika jest może milimetr, dwa dłuższy, niewiele, ale tam no myślę, że około milimetra do dwóch. Ten jest dłuższy od tego.
A ogólnie od tego starego typu wadliwego, pewnie jakieś około 7-8 mm dłuższy. No i oczywiście to tłoczysko, no tak ściślej pracuje i w pełnym zakresie ruchu. Także jeżeli tak odnośnie części, różnie to bywa z tymi częściami, ale tutaj najlepszym rozwiązaniem i mając tu porównanie tych wszystkich napinaczy, to chcąc mieć święty spokój, założyłbym ten napinacz. Widać różnicę, no mówię, tłoczysko chodzi w całym zakresie ruchu, nie blokuje się tak jak w tym pośrednim, tym zamienniku. No i jest ładnie wykonany, schludnie ładnie, widać, że to będzie pracowało, nawet ta nakrętka jest jakaś taka. Tu jest tak byle jaka. No tu to jest trochę może brudna, ale w tym oryginale jest nawet ta końcowa jego część jest no prześlicznie wykonana, także tutaj nie ma co narzekać. Nie jest to jeszcze cena jakaś tragiczna, bo do Pajero napinacz też kosztował, też w zasadzie kosztował około 300 oryginalny. Także z tych trzech według mnie najlepszy i to widać i gołym okiem, i widać po pracy tego całego tłoczyska i generalnie jest troszeczkę też dłuższy, także myślę, że jak wkładać, to właśnie taki napinacz. Jeszcze chciałem kilka słów dodać na temat wymiany tego napinacza, ponieważ ten napinacz tutaj jest ciężko go wcisnąć, bo on jest dłuższy. Czy ten zamiennik, czy ten oryginał. Może to się uda jakoś pokazać. Tu sobie zakładamy klucz. Oczywiście demontujemy wcześniej zbiorniczek od wspomagania. Jest prościej, łatwiej, więcej miejsca. Jeżeli chodzi przynajmniej o BMW E46. I tak. Tutaj mamy można sobie ułatwić bardzo tą procedurę, bo mówię, ręką jest go ciężko wcisnąć i załapywać jednocześnie. Więc wkładamy sobie taki jakiś śrubokręt bądź coś zbliżonego. Zapieramy sobie tam obudowę. Tu mamy aluminiową obudowę, taką część, o którą można sobie zaprzeć śrubokręt bądź coś podobnego, jakąś łyżkę, pręt czy coś podobnego. I pomagamy sobie, dociskając sobie w kierunku, po prostu wciskamy trochę ten napinacz, żeby nam trochę ta sprężyna się ugięła, oczywiście z czuciem, żeby tutaj nie ułamać tego aluminium od tej obudowy pompy wody, termostatu. I dociskamy trochę i próbujemy kluczem, tak jak wcześniej pokazywałem, załapać płaskim. To jest klucz 27. Próbujemy to po prostu tym płaskooczkowym delikatnie załapywać i podpychać tą sprężynę w kierunku silnika, żeby to nam załapało. Jak już załapie, to później z górki. Niby wymiana jest banalna, ale kłopot jest z dociśnięciem tej sprężyny. Myślę, że ten sposób jest fajny, tylko mówię, nie za mocno, nie na siłę, żeby nie ułamać czegoś, bo to aluminium. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do innych moich filmów, subskrypcji, lajkowania. Pozdrawiam, cześć.